Podkład muzyczny, z których ścieżek to artysta korzysta w swojej pracowni, malując te obrazy i oczywiście inne. To był ten akcent muzyczny. Witamy Państwa serdecznie w tutaj sali kameralnej Galerii Ośrodka Pracowni Kultury Gaudy Mater. Witamy z Panią Dyrektorę Ewą Kusińską. Jest z nami Pani Elżbieta Łódźba z Wydziału Kultury i Promocji. No i oczywiście Marek Izydorczyk, bohater dzisiejszego wieczoru. Witamy bardzo. Wernisaż pana Marka, wernisaż jego malarstwa ma pewien kontekst. Dotyczy to imprezy, w ramach której zaprosiliśmy pana Izydorczyka, czyli Festiwal Horroru, który trwa już w Częstochowie od czwartku. Ten wernisaż jest kolejnym punktem programu tej imprezy, która dzisiaj jeszcze będzie miała, po wernisażu pana Marka, będzie miała następne dwie pozycje, czyli spotkania literackie, to w sali naprzeciwko, ale to dopiero za chwilę. Festiwal horroru trwa, dlaczego wystawa pana Marka? Te wątki właśnie kultury, znaczy te wątki popkultury dotyczące straszenia nas, odbiorców, to również występują w malarstwie pana Marka i stąd jakby też nasze zaproszenie wystosowane do niego. Dziękujemy też, chciałem podziękować za to, że Marek zgodził się i wykorzystaliśmy motyw z jego obrazu, bardzo znaczącego obrazu, bo przedstawiającego Częstochowę, wykorzystaliśmy w szacie graficznej tej imprezy, czyli Festiwalu Horroru. Marka poznałem wiele lat temu, organizując jego skromną wtedy bardzo wystawę przed lat 20 jeszcze w gościnnych progach tego lokalu, który funkcjonował na dole. Teraz tam jest kafe Skrzynka, ale to był jeszcze wtedy klub wiedeński. Wtedy miałem okazję poznać w ogóle Marka. Przez dłuższy czas ten kontakt nam się urwał. W życiu autora wydarzyły się rzeczy ważne, założył rodzinę, a twórczość cały czas powstawała. I dzięki temu, że Marek ma tych obrazów, z tego co mówi, kilkaset, dzisiaj bardzo skromnie, bo jednak w kameralnej przestrzeni, jakiś wycinek jego twórczości. Dziękuję Państwu za to, że jesteście dzisiaj z nami, wybraliście tą imprezę spośród bogactwa imprez kulturalnych miasta. Życzymy wielu wrażeń. Oczywiście teraz autor. Bardzo Cię proszę. Znaczy zapraszam na moją wystawę, która jest moja autorska wystawa. Ja przedstawiam swój świat. Ona jest bardzo, nie jest to komercyjne malarstwo. Jest to po prostu mój świat, który ja tworzę. To jest połączenie science fiction, można horroru takie. Napięcie w wielkiego obraza i jest, każda plama jest inny odczyn. To jest bardzo pracochłonne, bo na przykład jest kadrą,
To jest obraz, który malowałem prawie powyżej koło 3 lat. Tam drogę malowałem miesiąc. To jest bardzo pracochłonny obraz i on przedstawia inną planetę. Jakby, bo ja poprzedzam też jako inne światy z podświadomości, inne galaktyki takie. Nazywam to styl, to jest seks, czyli kolor do nieskończoności, bo to Diego Velázquez, taki ulubiony malarz, który wziąłem od niego kolory, że buduje obrazy, każdy obraz jest inny ojciec, to jest bardzo pracochłonny, bo w Polsce nikt tak nie maluje. Jestem prekursorem takiego malarstwa, które zmienia kolorystykę. To jest pracochłonne, to tak nie widać, ale naprawdę zajmuje dużo czasu pracy nad obrazem, bo ja pracuję bardzo. Jeszcze mógłbym na przykład teraz mógłbym tylko malować jeden obraz do końca mojego życia. Taki dwumetrowy, który bym zmieniał tylko odcienie, bo ja na przykład obrazy, tu są pokazane na przykład, zmieniam kolorystykę, jak wkładam jedno, musi każdy kolor pasować i można się przyjrzeć, czy jest każdy inny odcień. I to jest bardzo pracochłonne. To, i nie używam, bo dużo artystów używa kiczu po prostu, albo w dzisiejszej sztuce jest używany nawet marketing po prostu. Nie umiem po prostu malować, ale to nie jest ważne, tylko marketing. Bo też są dobrzy malarze, ale ja praktycznie wolę zachodnich malarzy. Jestem znany Diego Velázquez. Polski lubię tylko Malczewskiego i Matejka. A wolę na przykład zachodnie malarstwo na przykład. To, jak chodzi, ona mnie inspiruje, ale tak słyszę, jeszcze gazeta Wielcy Malarzy mi zainspirowała ten chłopanie. Ja zmaluję długo. I dlatego był kreatywność. Jeszcze lepiej od obrazu malować. Ja uwielbiam coraz lepiej malować. Praktycznie nie stać w miejscu, tylko coraz więcej nakładać praktycznie. To jest, jestem artystą niezależnym od kasy, od niczego, bo ja potrafię malować bez kasy po prostu. To jestem niezależny artysta, właśnie taki z mało ludzi niezależnych, bo niektórzy artysty są zależni, nawet od domów aukcyjnych są, każą im nawet malować. Domy aukcyjne też jest ważne, a ja jestem niezależny i na przykład obrazy moje, na przykład ten obraz jest pierwszy raz pokazywany. Karion, on jest tylko dla mnie. Na siebie go namalowałem i mam go w pracowni. On jest pierwszy raz pokazywany publicznie. Tak. Ja po prostu, jak ktoś przychodził na galerię, to ten obraz nie pokazuje ludziom, tylko on jest pierwszy raz pokazywany publicznie. Czyli po prostu ja uwielbiam malować. Teraz praktycznie rysuję kreatywność, a maluję całymi dniami. Od rana wstaję. Pod obraz ja też sobie robię sam. Jestem, do 3 metrów mogę sobie zrobić każde pod obrazie. Po prostu uwielbiam malować. Moja sztuka jest trochę bardzo osobista. Dziękuję. Pan autor, który wyraził przekonanie, że jeden obraz mu jeszcze został do namalowania, ale to tak w konwencji chyba tego festiwalu horroru. Oczywiście życzymy Ci dużo energii, której Ci nie brakuje do malowania, a ja osobiście namawiałem Marka, żeby ten pociągnął w swojej twórczości ten wątek dotyczący Częstochowy, architektury Częstochowy, te weduty, które między innymi to jest ten obraz, rozpoznajemy oczywiście fragment drugiej alei, kamienicy Frankiego. Dziękuję jeszcze raz. Pani Ela Łuczba też tutaj reprezentuje Urząd Prezydenta Miasta Częstochowy i właśnie te kwiaty są od pani prezydenta. Panie Marku, dziękuję panu. Chciałbym pogratulować. Dziękuję. Gratulujemy i następnych wystaw życzymy Markowi oczywiście. Dziękuję Państwu. Czy ktoś, tak? Mogę jedno słowo? Prosimy, tak. Pan Dariusz Gorysiu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. No myślę, że wszyscy są wzruszeni, którzy przybyli ludzie dobrej woli i oglądają malarstwo Marka. I takie mam pytanie dla Państwa na rozluźnienie atmosfery. Kto z Państwa jest pierwszy raz i widzi pierwszy raz na żywo Marka obraz? Ręka do góry. Wow, 65%. Nie, 77%. Drodzy Państwo, Marek nie
kilkaset obrazów namalował dotychczas. Nawet malujesz 30 lat? Koło 30. A koło 30. To pomyślmy sobie, że to jest benefit Marka. 30-lecie pracy twórczej. 30-lecie pracy twórczej. Ale Marek również wcześniej biegał. Maratony i ultramaratony? Maratony. Świetnie. I słuchajcie Państwo, Marek namalował kilkanaście tysięcy obrazów, szkice, rysunki, ołówkiem, cienkopisem, piórem, Pelikan, Parker i tak dalej. Dla Marka to jest tak jak dla ryby woda, dla Marka malowanie to jest życie ponad życie, prawda? I Marek będzie malował długo i cierpliwie. Mówi Marek w swoich wypowiedziach, że to jest początek jego drogi. To jest początek jego drogi. Dawno temu, kiedy poznaliśmy się, w takich dziwnych okolicznościach, ale to nie teraz i pora. Ale był taki moment, kiedy o Marku mówiło się w Teleekspresie i człowiek z Półtuska, Robert Falaszek, widząc tego newsa, patrząc na to malarstwo, przyjechał na rowerze do Półtuska. I tam panowie się spotkali i Robert postanowił napisać książkę. Mam tę książkę tu, ale nie chcę jej pokazywać, tylko sygnalizuję. Ta książka jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w Londynie, w Waszyngtonie i w Tokio. Może jeszcze gdzieś. Wszędzie ta książka jest digitalizowana w tych stolicach, oprócz jednego kraju. Jak myślicie, który kraj nie digitalizował? Oczywiście jest dostępna książka w Polsce od Morza do Tatr, od Odry do Bóg. Japonia. Oni tam dbają o swoich artystów, plakacistów, mają świetnych plakacistów. Oni mają ten jeden egzemplarz i kto chce z jakiego miasta, z wioski przyjechać, to jedzie do tej Biblioteki Narodowej. Dlaczego mówię o tej książce? Ponieważ tu w tej teście mam taki pierwszy wydruk, ale jeszcze niedokończonej książki i jeżeli ktoś z Państwa jako pierwszy odpowie na to pytanie, które ja teraz zadam, to nikt z rodziny, oczywiście rodzina ma egzemplarze, nakład był tylko 30 książek. Drodzy Państwo, moje pytanie brzmi, a Marek to potwierdzi jako malarz, autor tego obrazu. Jaki obraz dotychczas Marek namalował największy? W jakim formacie? Odważnie. Ktoś mówi 3 metry na 2? 2 na 2. Jak? 2 na 2. 2 na 2. Większy. 4 na 4. 4 na 4. Podpowiadam prostopór. 5 na 6. Można powiedzieć 3 metry. O, no już. Już. Nagroda przepadła. Dostanie najmłodszy uczestnik. Czy ktoś wśród nas ma tutaj 3 latka? Nie ma. 4 latek jest? 5 latek? 6 lat? A dziewczynka ile ma lat? 8 lat. Zapraszamy. No z taką przyjdzie raz do szkoda. Ale trzymaj. Jest jeszcze taki chłopiec, też jeszcze 8 lat. 8 i 8. No to słuchajcie, robimy losowanie. Orzeszka. Niestety mam tylko jeden ten egzemplarz. A nie, no to dobrze, pogodzimy jakoś. Nie na pół. Ale nie jesteście rodziną. Proszę Państwa, to jest oryginał tej książki. W tej książce są recenzje wielu częstochowian sławnych, słynnych, mniej słynnych. Między innymi świętej pamięci Barbara Rosiek. Barbara Rosiek napisała recenzję. Baśka uwielbiała malarstwo Marka. Przepraszam Panie Darku, ale dzisiaj świętujemy jednak twórczość pana Marka. Przepraszam Państwa, naprawdę, ja muszę tu zainterweniować, bo tutaj nie padł tytuł tej książki, o której mówi. Kto przeczyta? To jest moją sztukę. Nie wiem, wojownik sztuki. Dobrze, dziękujemy Panie Darku. No, dziękuję. Leczę tylko upomnieć, okej? To tak, ponieważ dziewczynka pierwsza przyszła, to tu jest ten egzemplarz, mistrz później podpisze, nie wiem, gdzie jest prąd, a dla młodego juniora mamy, bo Marek dostał w ubiegłym roku na Warmii i Mazur określenie król koloru. Król koloru.
jest tam, proszę bardzo, to jest konik, a nóżkę sobie zrobisz z modeliny, może być czas. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na poczęstunek, na rozmowę z artystą. Bardzo dziękuję.